Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Przed nami kolejny mecz o nic w polskiej lidze koszykówki. Teoretycznie tego typu mecze lepiej jest omijać, ale w tym konkretnym przypadku uważamy, że warto pokusić się na jeden zakład po atrakcyjnym kursie 3.10. Legia Warszawa podejmować będzie na własnym parkiecie Miasto Szkła Krosno. Legioniści w zasadzie przez większość sezonu byli chłopcem do bicia. Nawet jeśli udawało im się prowadzić do pewnego momentu, no to finalnie opadali z sił i oddawali punkty rywalom. Dzięki wycofaniu się z Ligi Czarnych Słupsk, Legia zostanie jednak w szeregach ekstraklasowych, a to oznacza, że proces budowania drużyny na przyszły sezon odbywa się już teraz. Mimo że mecze, które rozgrywa Legia teoretycznie są dla nich bez stawki, to ich ostatnie występy można określić mianem dobrych. Zwycięstwa z Polfarmą, demolka ZS-u Koszalin czy wcześniejszy solidny mecz ze Stelmetem. Legioniści starają się zacząć fatalne wrażenie z początku sezonu i powoli im się to udaje. Widać poprawę w wielu elementach gry, ponadto Legia zaczęła trafiać za 3. 16 trójek z Koszalinem, 15 trójek z Polfarmą czy 12 ze Stelmetem muszą robić wrażenie. Rywalem zespołu ze stolicy będzie Krosno, które również gra o nic i ich ostatnie wyniki zdecydowanie o tym świadczą. Dwie wygrane w tym roku, komplet porażek od marca. Mentalnie sezon w Krośnie dobiegł końca, pozostało dogranie tych meczów do końca no i spakowanie się do domu. W tym tygodniu Krosno wspięło się na wyżyny swoich możliwości i niemal nie wygrali ze Stelmetem na własnym parkiecie, ale mobilizacja na mecz z mistrzem Polski u siebie to coś zupełnie innego niż wyjazdowe spotkanie w Warszawie. Zawodnikom z Krosna po prostu już się nie chce. Żaden z zawodników zagranicznych nie zostanie w tym klubie na kolejny sezon, a jedynym celem jest nakręcanie wszelkich średnich i statystyk indywidualnych pod przyszły rok i szukanie pracodawcy zapewne gdzieś w Rumunii, Bułgarii czy na innym Cyprze. Do czego zmierzamy? Legia ze względu na grę u siebie oraz na to, że jest po prostu Legią, zrobi wiele, by odnieść piąte ligowe zwycięstwo właśnie u siebie. Łatwiejszego rywala już mieć nie będą. Krosno przyjeżdża raczej odpękać mecz i dla zawodników zdecydowanie ważniejsze będą tutaj zdobycze indywidualne niż zwycięstwo drużyny, które nikomu do niczego nie jest potrzebne i patrząc na to, jak Krosno gra od dłuższego czasu, nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Styl gry obydwu drużyn i ich zaangażowanie w defensywie zapowiadają tutaj momentami bezładną bieganinę od kosza do kosza. Dość wąska rotacja w obydwu teamach oraz stawka meczu, a raczej jej brak sprawiają, że trudno tutaj oczekiwać szczególnych popisów defensywnych. Nasz wybór to łączony zakład. Legia wygra i w meczu padnie powyżej 170 punktów po kursie 3.10 z oferty Forbet. Jeśli ktoś chce wybrać jedną opcję, to może rozbić te zakłady i pograć zwycięstwo Legii lub overa w tym meczu. My, żeby się nie rozdrabniać, wybieramy opcję łączoną i oczywiście życzymy wam powodzenia. Doklejamy sobie taką koszykówkę, polską ligę koszykówki do dzisiejszej piłki nożnej. No i oczywiście standardowo trzymamy kciuki za nasze propozycje. Zapraszam do subskrypcji kanału Obstawiamy. Wpadnijcie na naszą grupę, na nasz fanpage. Tutaj linki znajdziecie w opisie pod filmem. Miłego weekendu, trzymajcie się, na razie.